Questa notizia del nuovo beato, qual è diciamo, l'importanza per il popolo polacco? Jest to wiadomość bardzo ważna dla Polaków, ponieważ osoba kardynała Stefana Wyszyńskiego jest osobą, która w okresie powojennym, w latach 1945-1981, była niezwykle ważną osobą w kościele w polskim, ale trzeba powiedzieć więcej, także w Polsce, jako w państwie, dlatego że on w pewnym sensie podczas komunizmu, kiedy ludzie w Polsce nie mieli swojego głosu, bo nie było demokracji, on był tym człowiekiem, który się wypowiadał w imieniu narodu, czyli jakby był takim swoistym zastępcą, udzielał swojego głosu tym wszystkim, którzy tego głosu nie mieli. A przy tym był człowiekiem wielkim, potęgą swojego ducha, swojej wiary i pobożności, swojej miłości do Kościoła, do Matki Najświętszej. I w związku z tym czekaliśmy 40 lat, modląc się i przygotowując beatyfikację, która właśnie wczoraj została potwierdzona przez papieża Franciszka i mamy taką nadzieję, że na wiosnę późną, maj, czerwiec przyszłego roku będzie mogła być ta beatyfikacja zrealizowana w Warszawie, tam gdzie był pasterzem, gdzie był arcybiskupem Warszawy i prymasem Polski. Una ultima domanda, che messaggio porta alle persone di Bologna questa onorevole? Orange. Ja myślę, że to orędzie można zawrzeć w takich czterech zasadniczych nurtach, mianowicie najpierw głęboka duchowość, która wyraża się przede wszystkim miłością do Kościoła i miłością do Matki Najświętszej. On odegrał pod tym względem ogromnie ważną rolę podczas Soboru Watykańskiego II. Druga sprawa to jest miłość do człowieka i obrona człowieka przed tym wszystkim, co mu zagrażało podczas czasu komunizmu. Miłość do ojczyzny, taka miłość do ojczyzny, która kazała mu upominać się o prawa człowieka, prawa rodziny, prawa ojczyzny pozbawionej tej pełnej wolności. I myślę, że to wszystko razem wzięte sprawia, że jest to święty. Zresztą bardzo ważnym wymiarem jest to, że oni kierowali Kościołem w Polsce razem z kardynałem Wojtyłą przez 20 lat. A więc to wszystko razem wzięte sprawia, że otrzymujemy nowego orędownika i nowego patrona.